Jak zarobić milion złotych w network marketingu i jak zostać najlepszym rekruterem w swojej firmie na świecie? To są dwa pytania, na które ci odpowiadam w tej serii 10 filmików. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, czy nie widziałaś reszty, to zarejestruj się na stronie tomaszdamian.pl/łamane przez najlepszy rekruter. Mówię ci z doświadczenia, ponieważ te wyniki osiągnąłem, ale dzisiaj dam Ci taki tip który, wsłuchaj się bardzo uważnie, bo jest to tip absolutnie moim zdaniem jeden z najważniejszych, żeby w ogóle jakieś rezultaty osiągnąć w tej branży i aby osiągnąć te rezultaty, podpowiem Ci dzisiaj, tutaj zapisałem sobie kilka takich tipów od najlepszych, najlepszych z tej branży. Bill Breed powiedział coś takiego, ale może najpierw Ci powiem o tym, co powiedział mi Holton Bucks. Holton Bax jeden z najlepiej zarabiających networkerów na Świecie i właściciel swojej firmy, kiedy spotkałem się z nim w Houston na takim polu golfowym, Holton przyjechał w swoim Lamborghini, e, fantastyczny człowiek, e, uśmiechnięty, pełen werwy i tak dalej. Co mi powiedział Holton Bucks? On powiedział coś takiego: wydał mi w prezencie wtedy zestaw takich czterech płyt e, służących do rekrutacji, i on mi powiedział coś takiego: e, jeżeli masz dużą listę, czyli buduj dużą listę, bo jeżeli masz dużą listę kontaktów, to Tobie nie zależy. W sensie nie, że nie zależy na ludziach, tylko nie zależy na tym, jaki efekt osiągnie Twoja rozmowa. Jakby masz mniejszą presję, nakładasz na siebie, na, na siebie samego czy na siebie samą mniejszą presję w wyniku, czy. Rozmowa się powiedzie, czy się nie powiedzie, bo bardzo często podchodzimy do rozmów neturkowych, jeżeli zapraszamy kogoś na spotkanie, na prezentację biznesową i tego typu rzeczy, to bardzo często mamy taką presję, taką wywieramy na siebie. O, jeżeli ten kontakt się nie zarejestruje, to się ziemia zawali, po prostu ja skończę chyba z tym biznesem, no po prostu odpuszczę sobie ten biznes, bo kolejna osoba mi odmówi. Jeżeli masz mało kontaktów, to tak właśnie reagujesz. Natomiast jeżeli masz dużo kontaktów, to tobie nie zależy i to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz, no to ile tych kontaktów powinno być? Tak naprawdę powinieneś, czy powinnaś wystartować od kilkudziesięciu kontaktów. Jest taka stara szkoła oldschoolowa, która mówi o setce. Natomiast ja mówię, żebyś na starcie swojej kariery zapisał sobie minimum 30-40 kontaktów. I teraz jak to robimy? Powinniśmy to robić w zeszycie, w normalnym zeszycie takim pisanym A4, dlatego, że każdy kontakt, uwaga i to jest pierwsza bardzo ważna zasada, E, albo już druga w zasadzie, czyli miej dużo kontaktów, bo wtedy ci nie zależy. Ale druga zasada bardzo ważna, to każdy kontakt jest do końca życia. To, że ktoś ci powiedział nie, to, że ktoś ci dzisiaj powiedział nie, czyli nie, nie chce Twojego biznesu robić lub nie chce Twoich produktów kupować, to nie znaczy, że nie w ogóle. Tylko to znaczy, że nie teraz. Czyli jeżeli ta osoba jest dzisiaj w takim stanie umysłu, że ona nie chce od Ciebie czegoś kupić, no to. Może być to stan na dzisiaj, natomiast okaże się, że na przykład za pół roku jego firma zbankrutowała, zwolnili go z pracy, coś się stało takiego, że on potrzebuje rozwiązania, czy ona potrzebuje rozwiązania i wtedy ta osoba do Ciebie wróci i tu jest też tip taki pod, pod tytułem Fortuna jest w follow-upie. Czyli pamiętaj, że większość osób cokolwiek kupuje, Ty też jakbyś kupował czy kupowała samochód, laptopa, telefon, dom i tak dalej, to będziesz się zastanawiać. I pamiętaj, że dla osoby, która zmienia swoje życie w, e, dołączając do network marketingu, to ona, to jest dla niej e, coś, co, co zmienia jej życie, więc ona nie podejmie decyzji za pierwszym razem. Najprawdopodobniej. Bardzo mało osób podejmuje decyzję za pierwszym razem, więc fortuna jest w follow-upie, czyli w powtórzeniu ekspozycji swojego projektu, tak? Czyli wielokrotnie musisz powtarzać ekspozycję. I teraz, jeżeli Ty masz zeszy A4, to notujesz sobie, kim jest ta osoba, jak mają najmniej dzieci, czym się interesuje, jaką odpowiedź ci dała za pierwszym razem, jak nazywa się jej mąż, i tak dalej, i tak dalej. Ty musisz wszystko wiedzieć, jesteś takim agentem, można powiedzieć, musisz wszystko wiedzieć o tej osobie, może nie wszystko, ale dużo rzeczy, tak, żeby warto było. Bo jak masz setki kontaktów, a zaraz ci powiem, jak to zrobić, no to po prostu. Musisz pamiętać o tym, na przykład, że trzy miesiące temu jego piesek złamał nogę, na przykład, tak? I ty dzwoniąc za trzy miesiące, jeżeli do kogoś zadzwonisz albo. Się przypomnieć na messengerze i powiedzieć, jak tam twój piesek, czy już wyleczył swoją nogę, to ta osoba będzie zdumiona, powie kurczę, nikt tak ze mną nie reaguje, nikt tak do mnie nie podchodzi jak ty, nikt się nie odezwał do mnie, nie, nie zapytał jak piesek, nawet nie wiedzą ludzie, że pieska mam, tak? I to jest coś, takie zwracanie uwagi na detale jest kluczem do rekrutacji, dlatego że ta osoba widzi, że ty się nią interesujesz, a bycie zainteresowanym w przeciwieństwie do bycia interesującym jest też kluczem do. Osiągania sukcesów w network marketingu, więc bądź zainteresowanym, a nie interesującym. Czyli e, zapisuj sobie każdy kontakt na kartkę A4. Duża lista, pamiętaj, duża lista daje ci przewagę. E, ile tych kontaktów powinno być docelowo? Otóż jest taka metoda, e, ja się posługuję taką metodą. Billa Brita, czyli multimilionera branży MLM-owej, który powiedział coś takiego: W tej branży nie ma sukcesu. Nie ma, nie ma jakby. E, sposobu na sukces ja wymyśliłem coś takiego mówi Bill Britt. Po prostu przedstawiłem ten biznes 1200 osobom. E, czyli jeżeli ty masz jakąkolwiek prezentację w biznesie swoim, tak, masz jakieś nie wideo czy spotkanie jeden na jeden, spotkanie ze, ze swoim liderem i tak dalej, ze swoimi osobami zainteresowanymi twoim biznesem, to każda osoba, która przynajmniej raz Zobaczy Twoją prezentację, dopisujesz ją do listy 1200 osób. I teraz wyobraź sobie, co się zadziało u Billa Brita. 1200 osób, tak? Miał na liście przez całą karierę, powiedzmy. 900 osób powiedziało mu nie. Zobacz, 900 osób, czyli na 4 osoby, 3 osoby mu powiedziały nie. Czyli na 100 osób, 75 osób mu odmówiło. Ale 300 powiedziało mu tak. Tylko że, uwaga, z tych 300 osób, 90 było poważnych. Tak? 90 było poważnych, 30 coś tam zrobiło, ale tylko 11 zrobiło z niego multimilionera. Tu mi się kojarzy coś jak Jezus i jego 11 apostołów, którzy zrobili wiarę chrześcijańską, która jest praktycznie w miliardach teraz na świecie. Tak? I zobacz, że Bill Britt Zos zrobił to samo z 300 osobami. Ja w obecnej firmie mam 180 osób, które powiedziały mi tak, czyli mi, Tomkowi powiedziały, w tej, w tej obecnej firmie, bo łącznie mam około 500 osób już, ale te 180 osób potwierdza tą, tą zasadę Billa Brita, ponieważ ja już zarobiłem około 2 milionów złotych w network marketingu, a w firmie, w której jestem obecnie na obecną chwilę zarobiłem około 1 700 tysięcy złotych, dlatego, że stosuję tą zasadę, którą Bill Brit Mówi, czyli przedstawiam swój biznes wielu osobom, i to jest bardzo ważne. Czyli pamiętaj: kontakt dożywotny, jeżeli będziesz zostawiać na liście, to nigdy ci nie zabraknie, będziesz spokojny, spokojna o kontakty. Zawsze będziesz mógł wrócić do, masz możliwość wrócić do kontaktów, które, z którymi rozmawiałaś, czy rozmawiałeś trzy miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, rok wcześniej itd. i tak dalej, i zapytać: A co tam nowego u ciebie i w, w którym momencie warto zrobić tak zwany follow-up, czyli ponowienie ekspozycji tej osobie. A no, w takim momencie, kiedy na przykład coś się zmienia w Twojej firmie, na przykład nowy plan marketingowy wszedł, jakiś nowy element planu, nowy produkt być może wszedł i jest po prostu imponujący. Nie wiem, super nowa pasta do zębów, super, super nowe ubezpieczenie, super nowe, nowy plan samochodowy może wszedł do Twojej firmy, nowe wycieczki. Coś się takiego zmienia, co powoduje, że warto się do tej firmy odezwać. Teraz mamy e, okres pandemii. I na przykład to, że można zarabiać przez, przez internet, a wiele firm się sypie, i wiele osób traci pracę, wiele biznesów traci zarobki, więc to też warto się odezwać do osób, z którymi rozmawiasz. I pamiętaj taką zasadę bardzo ważną, bo jeżeli się zastanawiasz, skąd brać te kontakty, pamiętaj, że każdy mistrz był kiedyś miernotą. Ale ja Ci powiem jeszcze jedną bardzo pocieszającą rzecz odnośnie kontaktów. Kiedy ja dołączałem do tej branży. To wiesz, wiadomo, miałem jakiś swoich znajomych. I teraz wyobraź sobie, że ludzie mówią często ja nie chcę iść do znajomych. Ja też nie chciałem, i wyobraź sobie, co ja zrobiłem. Dzisiaj w firmie, w której jestem, mam prawie 10 tysięcy osób już swoich, swoich biznes partnerów, ale uwaga! W tym całym projekcie, wśród tych wielu tysięcy partnerów jest tylko, są tylko. Dwie osoby, które znałem przed tym, jak dołączyłem do neturmarketingu. Przepraszam, trzy osoby. Trzy osoby, bo jeszcze moja żona, tak? Czyli to są trzy osoby, które znałem przed neturmarketingiem, na prawie 10 tysięcy osób. Czyli to jest nieistotne w ogóle i, i te osoby nie działają w ogóle, tak? Czyli jakby nie są to istotne osoby. Więc jeżeli Ty dzisiaj jesteś nową osobą w neturmarketingu, a nawet jeżeli jesteś już no, starym wyjadaczem, że tak powiem, ale nie masz tych wyników takich, jakby cię zadowalały, to pamiętaj, że. Kontakty, które dadzą ci sukces, dopiero poznasz. Tak naprawdę, dopiero poznasz, więc bądź spokojny o to, że nie masz kontaktów dzisiaj czy tego typu rzeczy. Po prostu te kontakty. Co tu się dzieje? O, coś mi się tutaj. Bateryjka pokazała, że jest słaba. Więc kończymy to wideo, moi drodzy. Więc tak, jeżeli spodobało Ci się to, co mówię, to na pewno udostępnij to swoim osobom w swojej gdzieś tam. Które też działają w network marketingu, dlatego, żeby pomóc im, żeby też mogły zostać najlepszymi rekruterami, albo chociaż podnieść swoje zdolności rekrutacyjne, bo to nie chodzi o to, żeby być najlepszym w firmie, bo nie tylko najlepsi zarabiają bardzo dobre pieniądze. Wiele osób zarabia bardzo dobre pieniądze w network marketingu i mam do ciebie taką prośbę e, lub wskazówkę: udostępnij stronę tomaszdamian.pl Łamane przez najlepszy rekruter dla swoich osób, bo tam mogą się zapisać na od początku cyklu, czyli mogą oglądać wszystkie 10 filmów, a myślę, że jeszcze jakieś bonusy dorzucę do tego. Jest to bezpłatne szkolenie. Myślę, że e, jakaś wartość tutaj jest, która może Ci dać efekty, bo te rzeczy, które ja stosuję w swoim network marketingu, które doprowadziły mnie do tego, że jestem najlepszym rekruterem w swojej firmie na 130 tysięcy osób, to jest właśnie to, co Ci dzisiaj mówię. A mówię Ci to bezpłatnie, skorzystaj z tego. E, życzę Ci sukcesów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam cię serdecznie, Tomasz Domen. Hej!